Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Finansista. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy warto inwestować w metale szlachetne, w złoto i srebro w czasach kryzysu, w czasach recesji. Otóż wpływ na wzrost ceny metali szlachetnych ma tak naprawdę wiele czynników, z czego dwa są najważniejsze: są to realne stopy procentowe i inflacja. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są realne stopy procentowe. Są to tak naprawdę oficjalne stopy procentowe ogłoszone przez banki centralne, pomniejszone o wskaźnik inflacji, tzw. Tak CPI. I obecnie na świecie mamy do czynienia ze środowiskiem ujemnym realnych stóp procentowych. Wytłumaczę to na przykładzie Polski. Obecnie te oficjalne stopy procentowe, np. stopa referencyjna, wynosi 0,5%, natomiast ostatni odczyt inflacji wskaźnika inflacji CPI wynosił 3,2%. Więc jeśli teraz weźmiemy różnicę, to tak naprawdę możemy mówić o realnych stopach procentowych na poziomie około minus 3%. I co to oznacza? Oznacza tak naprawdę, że trzymając pieniądze na lokacie, tracimy. Te pieniądze, nasze oszczędności, tracą na wartości, ponieważ jeśli lokata płaci nam odsetki w postaci 1%, a oficjalna inflacja wynosi około 3%, przy czym należy pamiętać, że ta. Realna inflacja jest dużo wyższa, ponieważ ta oficjalna jest często zaniżana, to tak naprawdę tracimy w granicach około minus 2-3% rocznie na lokacie. Również takie aktywa, które są uważane za bezpieczne, czyli obligacje skarbu państwa w środowisku realnych, ujemnych stóp procentowych, nie płacą prawie w ogóle odsetek. I inwestorzy to wiedzą. Dlatego przenoszą kapitał w inne aktywa, najczęściej w aktywa materialne, wśród których prym właśnie wiodą metale szlachetne. Otóż złoto historycznie w takich momentach zyskiwało bardzo na wartości, dlatego dawało większą stopę zwrotu niż inflacja, bądź też przynajmniej chroniło nas przed utratą siły nabywczej. I bardzo dobrze pokazują to poszczególne ilustracje. Zaczniemy od pierwszej z nich. Gdzie kolorem złotym został przedstawiony wykres ceny złota, kolorem niebieskim, momenty, w których stopy procentowe były dodatnie, a kolorem czerwonych, czerwonym, momenty, w których stopy procentowe były na poziomie ujemnym. I zakres dat jest dosyć szeroki, ponieważ sięga od 73 do 2015 roku, więc jest to okres, który nam już pozwala wyciągnąć konkretne wnioski. I zaczynając od samego początku, jak widzicie, od 73 do praktycznie 81 roku mieliśmy do czynienia ze środowiskiem ujemnych stóp procentowych i obserwowaliśmy wyraźny wzrost ceny złota. Natomiast po 81 roku, przez dość długi okres czasu, czyli niemalże do 2003 roku. Mieliśmy stopy procentowe na dodatnim poziomie i obserwowaliśmy stagnację, tak naprawdę, cenę złota, czy nawet spadek mm, wartości ceny złota. I ponownie po 2003 roku, kiedy to bankierzy centralni zdecydowali się na obniżenie stóp procentowych i były one na poziomie ujemnym. Obserwowaliśmy wyraźny rajd ceny złota, mieliśmy tak naprawdę do czynienia z bańką inwestycyjną której szczyt został osiągnięty w 2011 roku. I zaprezentuję wam jeszcze jedną rycinę, gdzie pokazany jest z kolei wykres rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, indeksowanych o inflację, na którą też inwestorzy zwracają uwagę. Jest to bezpośrednio skorelowane z inflacją. I zasada jest taka, że jeśli stopy, właściwie rentowność obligacji skarbowych schodzi do zera czy poniżej, Obserwujemy wyraźny wzrost ceny złota. I miało to miejsce, zobaczcie, po 2008 roku, kiedy mieliśmy rentowność obligacji na poziomie 3%, następnie następował systematyczny spadek ceny, spadek rentowności do zera i poniżej. W 2011 roku mieliśmy szczyt. I właśnie bańkę inwestycyjną na złocie. I zobaczcie, obserwujemy to um, po raz kolejny. Oczywiście od tego momentu rentowność obligacji skarbowych nie wzrosła już do tego poziomu, no ale była przynajmniej w granicach 1% bądź leciutko powyżej, ale znowu znowuż obserwujemy systematyczny spadek i obecnie mamy rok 2020, i ta rentowność zeszła do zera i poniżej, co ponownie może świadczyć o dobrych perspektywach dla złota. I oprócz tak, naprawdę, mm, oprócz tak naprawdę środowiska realnych stóp procentowych, wpływ na wzrost ceny metali szlachetnych ma również inflacja, co doskonale pokazuje ta grafika. Zobaczcie, mamy środowisko rosnące inflacji, i tak naprawdę są dwa aktywa, które w takim czasie zyskują najmocniej: i są to surowce i metale szlachetnych, szlachetne. O st o odpowiednio stopa procentowa na poziomie 26 i 24 Czyli zdecydowanie większa niż w przypadku pozostałych grup aktywów, co właśnie możecie zaobserwować na tej grafice. Dlaczego zatem w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia ze środowiskiem negatywnych realnych stóp procentowych i rosnącej inflacji? Tak naprawdę gospodarki wielu krajów są obecnie zadłużone na ogromną skalę. To zadłużenie dodatkowo wzrosło po COVID-zie, kiedy to banki centralne zdecydowały się na dość duży dodruk waluty po to, żeby stymulować gospodarkę, wpompować pieniądze za pomocą różnego rodzaju programów pomocowych dla firm czy też pracowników, czy na samą walkę z wirusem. I kiedy to zadłużenie staje się zbyt duże... Ten dług stanowi dość duże obciążenie dla budżetu. Możecie sobie to wyobrazić na podstawie waszego kredytu hipotecznego. Im wyższy dług, wyższe odsetki, tym trudniej jest to spłacać. Natomiast niskie stopy procentowe oznaczają niski koszt obsługi długu, a zadłużenie, które narosło, tak naprawdę występuje na wszystkich poziomach, czyli na poziomie państwowym, firmowym, takim korporacyjnym. Czy też osobistym. Więc jeśli teraz banki centralne zdecydowałyby się na podniesienie stóp procentowych, na dość znaczący wzrost stóp procentowych, oznaczałoby to praktycznie katastrofę dla gospodarki. Znowuż możemy odwołać się do kredytu hipotecznego. Wyobraźcie, co stałoby się, gdyby rata waszego kredytu hipotecznego wzrosła na przykład dwukrotnie. A mówimy tutaj o długu, o takim kredycie na wszystkich poziomach, czyli to samo stałoby się w korporacjach, w państwie. I na poziomie osobistym, więc obecnie nikomu na tym nie zależy, aby te stopy procentowe wzrosły. Pozostaje jeszcze kwestia inflacji. To ogromne zadłużenie, które powstało, trzeba w jakiś sposób zdewaluować. I zasadniczo są dwa sposoby. Jeden z nich jest to sposób deflacyjny na wyjście z długów, czyli de facto ogłoszenie bankructwa przez dany kraj, co wiadomo, że żaden z polityków na to się nie zdecyduje. I zostaje inflacyjne wyjście z długów. Dlaczego? Ponieważ inflacja to tak naprawdę dewaluacja danej waluty, a większość długu denominowana jest w walucie danego kraju. Dla przykładu, dług polski w większości jest denominowany w złotówkach, więc dewaluacja złotówki to dewaluacja tego długu. Z drugiej strony inflacja to tak naprawdę ukryty podatek, ponieważ płacąc więcej za dane produkty czy też usługi, dajemy większe wpływy do budżetu. Państwo może zyskać wpływy dzięki podatkom, na przykład podatkowi VAT. Poza tym taka ilość waluty wpompowanej do gospodarki nie może odbić się bez echa. Dla przykładu Polski, mm, Polski Fundusz Rozwoju zdecydował się na emitowanie obligacji na kwotę 100 miliardów złotych po to żeby ratować między innymi przedsiębiorców i większość tej kwoty już właśnie do gospodarki trafiła. Natomiast nie obserwujemy jeszcze znaczącego wzrostu inflacji, ponieważ ta waluta nie zaczęła krążyć, dlatego że inflacja jest zależna od dwóch czynników, czyli z jednej strony jest to zwiększenie Waluty w obiegu, ale z drugiej strony musi też wzrosnąć tempo cyrkulacji. A w związku z tym, że teraz mamy niepewne czasy, ludzie dość mocno ograniczyli swoje wydatki, raczej, raczej gromadzą oszczędności, przez co to tempo cyrkulacji jest mniejsze. Dodatkowo mamy do czynienia z zamknięciem poszczególnych sektorów gospodarki, co również wpływa na popyt, dlatego jeszcze tej inflacji nie obserwujemy. Natomiast jeśli sytuacja Wróci już do normy i to tempo, tempo cyrkulacji wzrośnie, biorąc pod uwagę tak dużą ilość waluty, właśnie wrzuconą do gospodarki, ta inflacja, po prostu wzrost tej inflacji będzie nieuchronny. Podsumowując zatem, z dużym prawdopodobieństwem czeka nas środowisko realnych, ujemnych stóp procentowych i rosnącej inflacji, a są to środowiska bardzo sprzyjające metalom szlachetnym. Zobaczmy zatem, jak prezentują się ceny, obecne ceny metali szlachetnych. I zaczniemy od złota. Otóż złoto w sierpniu 2020 roku osiągnęło swój szczyt i przekroczyło cenę 2000 dolarów za uncję. Można więc by powiedzieć, że jest dość drogie. Natomiast w ostatnim czasie obserwujemy korektę i tak naprawdę cena zeszła do poziomu 21-tygodniowej średniej kroczącej. Jeśli cofniemy się troszeczkę w tył do historii, to zaobserwujemy, że podczas takiego tak naprawdę dziesięcioletniego rajdu ceny złota, rajdu byka, cena tylko raz zeszła do poziomu poniżej 21-tygodniowej i tak naprawdę 50-tygodniowej średniej kroczącej. Natomiast w innych momentach często na to średnio reagowała i takie korekty oznaczały dobry moment do zakupu. I obecnie coś takiego obserwujemy. Dodatkowo, jeśli mieliśmy do czynienia z dziesięcioletnim rajdem ceny złota, to trzeba wspomnieć, że w 2005 2015 roku złoto swój dołek, cena złota osiągnęła swój dołek. Następnie obserwowaliśmy okres stagnacji i tak naprawdę. Dopiero od 2018 roku obserwujemy wyraźny wzrost ceny złota, więc można mówić o wzrostach trwających zaledwie 2 lata w porównaniu do wcześniejszego dziesięcioletniego rajdu. Na tej podstawie można stwierdzić, że czeka nas jeszcze kilka dobrych lat właśnie dla wzrostu ceny złota. Dodatkowo możemy spojrzeć na taki wskaźnik, jak Dow to Gold Ratio, który tak naprawdę pokazuje relacje pomiędzy ceną złota, a wyceną giełdy amerykańskiej. Jeśli zobaczymy, to tak naprawdę można stwierdzić, że jesteśmy jeszcze dość daleko od momentu, kiedy Cena złota osiągała historyczny swój szczyt w 2011 roku. Wtedy ten wskaźnik wynosił poniżej 7, obecnie jest bliżej 15, więc ten potencjał do wzrostu jest jeszcze spory. Nie mówiąc już o latach 80. czy 30., czy, gdzie ten wskaźnik wynosił poniżej 2,5, więc jeśli historia się powtórzy, to tak naprawdę ten wzrost ceny złota może być tak naprawdę bardzo znaczący. I zobaczmy, jak wygląda cena srebra. Otóż srebro tak naprawdę ma jeszcze daleko do swojego historycznego szczytu właśnie z 2011 roku, czyli cena musiałaby się w tej chwili podwoić, abyśmy obserwowali te historyczne poziomy. I na tej podstawie można stwierdzić, że srebro ma większe perspektywy do od złota do wzrostu, do tak naprawdę generowania wyższych stóp zwrotu. Możemy jeszcze zobaczyć sobie taki wskaźnik jak Gold to Silver Ratio, który z kolei pokazuje nam relację ceny złota do srebra. Jeśli ten wskaźnik wynosi powyżej 70, możemy mówić o tym, że srebro jest tanie. Natomiast jeśli poniżej 40, e, mówimy wtedy o drogim srebrze. W tej chwili ten wskaźnik właśnie wynosi około 70, więc cały czas srebro jest tanie i ma duże perspektywy. Podsumowując więc, można powiedzieć, że srebro ma większe możliwości do generowania wyższych stóp zwrotu obecnych niż złoto. Natomiast jednocześnie należy pamiętać, że jest to aktywo bardziej ryzykowne i dużo bardziej zmienne niż złoto. I należy jeszcze pamiętać o jednym czynniku. Otóż kiedy zaczyna się rajd ceny metali szlachetnych, to najpierw startuje złoto. I dopiero w momencie, kiedy cena za uncję złota jest relatywnie droga i za droga dla przeciętnego inwestora, kapitał przenosi się do srebra, więc tak naprawdę ten poważny wzrost ceny srebra, ten wysoki rajd obserwujemy dopiero później niż w przypadku złota. Odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego najbliższy czas i tak naprawdę okres kryzysu może być dobrym czasem dla metali szlachetnych złota i srebra. I pozostaje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób w metale szlachetne inwestować. Otóż mamy tak naprawdę trzy wartościowe sposoby. Pierwszy sposób jest to zakup metali w postaci fizycznej, czyli w postaci sztabek, tak jak mamy tutaj złota sztabka, w tym przypadku mamy 10-gramową złotą sztabkę, I, czy chociażby monet bulionowych, tak zwanych monet bulionowych, i tutaj mamy dwie monety. Jest to filharmonik wiedeński i kangur australijski, także zakup metalu w postaci fizycznej. Drugi sposób to jest tak naprawdę zakup ETF-u, który nam daje ekspozycję na srebro bądź też złoto, i ten ETF jest zabezpieczony fizycznym metalem. A trzeci sposób jest to zakup akcji spółek wydobywających właśnie metale szlachetne. Ale szerzej o tych sposobach porozmawiamy sobie już w kolejnym odcinku. Potrzebujemy na to więcej czasu, gdzie już pokażę Wam właśnie praktyczne. Możliwości inwestowania w metale szlachetne. Dzisiaj to już tyle. Tak naprawdę srebrem i złotem warto się zainteresować, ponieważ jest to aktywo materialne i aktywo, które szczególnie dla osób nie mających jeszcze dużej wiedzy finansowej, które są na początku swo swojej przygody z inwestowaniem, jest to dobry sposób na dywersyfikację swojego kapitału. Natomiast o tej dywersyfikacji należy pamiętać i nie inwestować całego swojego kapitału w jedno aktywo. Ten portfel powinien być Rozdzielony i powinniśmy posiadać różne koszyki aktywów. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że był on dla Was wartościowy i kolejny odcinek będzie również bardzo cenny, więc serdecznie na niego zapraszam. Tam już wejdziemy troszeczkę więcej w praktykę, bardziej niż w teorię. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce na kanale Finansista wiedza, która procentuje.